Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Siostry i bracia, drugi dzień Wielkiego Postu. Witam was w kaplicy Najświętszego Sakramentu na mszy świętej. Staramy się przeżywać już od pierwszych godzin Wielkiego Postu ten szczególny czas łaski w taki sposób, aby nie tracić szansy, którą dostajemy od Pana na poprawę naszego życia, na poprawę naszych relacji z Panem Bogiem, ale i też na poprawę relacji międzyludzkich, bo nie ma miłości do Boga, jeżeli nie potrafimy wznieść się ponad ludzkie podziały, jeżeli nie potrafimy tak układać swojego życia, aby przykazanie miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, nie było tylko zapisem, ale było realizacją rzeczywistych postanowień Bożych. Siostry i bracia, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej dzisiejszej mszy świętej, którą ofiaruję w intencji Jerzego z prośbą o to, abyś go Panie uwolnił od nałogu alkoholizmu, przeprośmy Pana za wszystkie nasze grzechy, wyznając przed Nim to wszystko, co nas od Niego oddala, nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz przemówił do ludu. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci kochać tego Boga, Pana, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego nakazy, polecenia i przykazania, abyś żył i mnożył się, a Twój Bóg, Pan, będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz się kłaniał obcym Bogom, służąc im, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego Pana, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. Bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twojego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ojcom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Błogosławiony, kto zaufał Panu. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwy, a droga występnych zaginie. Błogosławiony, kto zaufał Panu. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z nami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie. Niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować życie swoje, straci. Kto straci swe życie z mego powodu, ten zachowa je. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, 10 zdań krótkiego rozważania. W drugim dniu Wielkiego Postu rozpoczęliśmy w dniu wczorajszym, w dniu Środy Popielcowej, nasze ćwiczenia duchowne, duchowe wielkopostne. I po tych 20 kilku godzinach, które wspólnie przeżyliśmy od tego momentu pierwszej naszej mszy świętej, pojawiło się trochę zapytań w kontekście postanowień wielkopostnych, sposobu przeżywania Wielkiego Postu. Otóż, moi drodzy, nie chciałbym, żebyśmy poszli aż tak daleko, liberalnie, czy nie wiem, nowocześnie w kierunku Wielkiego Postu, żebyśmy z niego spróbowali zrobić czas i dobry moment do tego, żeby się odchudzić, żeby stracić wagę, żebyśmy byli piękniejsi, ładniejsi na czas wiosenny i na zbliżające się w dłuższej perspektywie wakacje. Droga siostro, drogi bracie, Wielki Post to nie jest spa. To nie jest czas, w którym Kościół będzie zajmował się naszym odchudzaniem, bo takie również pytania padły. Jeżeli podejmujesz wyrzeczenie, które jest związane z tym, że wyrzekasz się spożywania pokarmów, jeżeli jedynym motywem tego wyrzeczenia jest to, byśmy
stali się piękniejsi, szczuplejsi, przystojniejsi, to nie ma to naprawdę nic wspólnego z Wielkim Postem. Bo jak to połączysz z ofiarą Jezusa Chrystusa? Jak to połączysz ze swoim nawróceniem? No nijak, nie da się tego połączyć. Dlatego pozwoliłem sobie na tę refleksję już dzisiaj, w drugim dniu Wielkiego Postu. Byśmy, jeżeli takie podjęliśmy postanowienia na Wielki Post, nie będę jadł słodkich rzeczy, to o czym wczoraj mówiłem. Nie było odbierane, nie będę jadł słodkich rzeczy, bo chcę być przystojniejszym, czy chcę być piękniejszą, ale wyrzekam się tego, co bardzo lubię, dla Ciebie, mój Panie. Wyrzekam się tego, co bardzo lubię, ponieważ w ten sposób chcę przeprosić Cię za coś, podziękować Ci za coś, prosić Cię o coś. A więc niechaj te wszystkie nasze postanowienia mają motyw Wielkiego Postu, motyw pokutny, motyw postny, a nie motyw wprost pochodzący z jakiegoś klubu, czy jakiegoś, powiedzmy, miejsca, w którym dba się o to, byśmy tę odnowę fizyczną, biologiczną przeżywali. Dlatego też starajmy się już teraz skorygować nasze postanowienia. Może nie w ten sposób, że no skoro nie, no to ja wybiorę coś innego. Pozostań przy tym, co wczoraj postanowiłaś i postanowiłeś, ale nadaj temu właściwy motyw. Wielki Post jest darem łaski. Jest czasem łaski, którą Bóg nam ofiaruje, abyśmy znaleźli Pana Boga, abyśmy się z Panem Bogiem znaleźli, abyśmy wrócili na drogę prowadzącą do zbawienia, prowadzącą do Boga. I w takim kontekście, w takim duchu zechciejmy przeżywać ten czas, czas Wielkiego Postu. Błagajmy teraz Wszechmogącego Boga, aby wszystkim nam, którzy jesteśmy Jego dziećmi, udzielił obfitego błogosławieństwa na czas pokuty, modlitwy i jałmużny. Módlmy się za Święty Kościół Boży, aby czas Wielkiego Postu przyczynił się do odnowy życia wszystkich uczniów Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za kapłanów, za spowiedników, za rekolekcjonistów, za nas wszystkich prowadzących wiernych do Boga, aby nasza posługa wydała prawdziwy, obfity plon. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za ludzi chorych i cierpiących, by swoje słabości, choroby w tym szczególnym czasie pokuty i łaski połączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas wszystkich grzeszników, bo nimi jesteśmy, abyśmy wybrali życie w łasce zamiast śmierci w grzechu, byśmy wybrali błogosławieństwo zamiast przekleństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych, w szczególności naszych bliskich zmarłych, aby w domu Ojca odnaleźli miejsce ochłody i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za Jerzego, w intencji której sprawuje tę dzisiejszą mszę świętą, Panie, z głęboką wiarą, błagamy Cię. Spraw, aby w jego sercu nastąpiła przemiana, aby pozbierał się, aby odnalazł się, aby porzucił ten ciężki, niszczący go nauk. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj uczestniczących w dzisiejszej eucharystycznej ofierze, abyśmy chodzili Bożymi drogami i całym swym życiem wypełniali wolę Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Obdarz nas, Boże, Twoimi darami. Strzeż naszych kroków, abyśmy wzrastając w łasce zbliżali się do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Oto dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk naszych. Tobie go dzisiaj przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium.
siostry i bracia, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które składamy na Twoim ołtarzu. Niech eucharystyczna ofiara wyjedna nam przebaczenie i przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze Tobie składali dziękczynienie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze radują się w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi i spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z papieżem Franciszkiem, wszystkimi biskupami świata oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych siostrach i braciach, którzy odeszli z tego świata i o wszystkich, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Pio, ze świętym Ojcem Charbelem, ze świętym Janem Wianejem, naszymi patronami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie,
abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś do swoich apostołów, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boże, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto nasz Pan Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chciałbym tego Chrystusa, niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. Thank you.
Wszechmogący Boże, przyjęliśmy chleb życia wiecznego. Pokornie Cię błagamy, aby przyniósł nam odpuszczenie naszych grzechów i dał nam wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pomódlmy się teraz jeszcze w intencji Jerzego, w intencji którego sprawowałem mszę świętą, aby Maryja, Matka Najświętsza, pomogła mu zwalczyć nauk alkoholizmu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Szarber, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święty Janie Wianej, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Teraz pomódlmy się jeszcze do świętego Michała Archanioła, prosząc go o jego opiekę nad naszymi domami. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw zasadzkom, niegodziwościom i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wozu niebieskich zastępów, szatana i które nas gubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.